Archeologia. Proszę pokojniku, pozwólcie zameldować. Mówcie. Michał Grzesia. Znowu nadaję. Wielu profesorów z całego świata zwraca się do mnie z zapytaniem, co oznaczają te dziwne kształty wyryte w kamieniu. Co one oznaczają, jak należy je tłumaczyć, jaka jest ich interpretacja. Z takim zapytaniem zgłosił się do mnie m.in. profesor Harris, profesor Evans, profesor Carter, profesor Mellard, profesor Indiana Jones. Z polskich profesorów no to trzeba tutaj wymienić profesora Krzaka, no i oczywiście profesora Wojciechowskiego, który już w czasach II wojny światowej, kiedy korespondencja była utrudniona, on wtedy to latając swoimi samolotami RAF w ulotkach, razem z ulotkami zrzucał do mnie listy korespondencyjne z tym zapytaniem. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba się przenieść do doliny rzeki Boń, do górnego paleolitu, do czasów, kiedy żyli tutaj neandertalczycy, i wyobrazić sobie scenę, gdzie dwóch neandertalczyków odzianych w skóry z maczukami w ręku siedzi nad ogniskiem i jeden o imieniu Og mówi do drugiego o imieniu Ug tak. Wyobraź sobie, mój drogi przyjacielu, że odkryłem sposób, jak rozniecić ogień. Wcale nie potrzebujemy do tego ani pioruna, ani błyskawicy. Na to ten drugi. Na kości mamuta, przecież to niebezpieczne. Wcale nie jest takie niebezpieczne, choć zademonstruję ci. I Og wziął dwa suche patyki, kamienie, trochę suchych liści i wskrzesił ten ogień, rozpalając go w miejscu wyłożonym kamieniami. Na to Ug mówi, no co ty, możesz podpalić całą dolinę, zwierzęta się boją ognia, nawet mamuty się boją ognia, tak dużo dymu może zasłonić niebo i Bóg, słońce, wszystkich nas pozabija, to jest bardzo niebezpieczne. Nie martw się, wystarczy podłożyć wokół tego ogniska kamień i już to ognisko się nie rozprzestrzenia, możemy je kontrolować. Ponadto bardzo łatwo możemy podgrzewać wody do kąpieli i nie musimy chodzić na drugi kraniec doliny, a ponadto możemy podgrzewać w jaskini. Na co mu Og odpowiada, no jak chcesz podgrzewać w jaskini, jak taki ogień tworzy dym, a ten dym może nas zaczadzić i wszystkich podusić. Na to Og mu odpowiada, słuchaj, to jest nowy pomysł, nowy patent, no trudno mi w tej chwili na to odpowiedzieć, ale jestem pewien, że znajdę jakiś sposób na to, żeby ten dym z tej jaskini jakoś wypuścić, żeby nas nie dusił. Od słowa do słowa trwała dyskusja, na tyle ożywiona i głośna, że wzbudziło to uwagę ludzi, którzy zamieszkiwali wioskę i którzy to z ciekawości udali się do dwóch kłócących się, otoczyli ich. A wśród nich był wódz Jeg i szaman Ag. Szaman Ag, z powodu tego, iż tocząc pojedynek z bykiem, tak długo do niego gadał, że aż go zagadał, skurczyły się w związku z tym bykowi nogi i padł, i od tego momentu ludność nazywała go Skurczybyk, szaman Ag zapytał, o czym tak rozmawiacie. Na to Ug powiedział, że Og ma bardzo szalony pomysł, chce puścić z dymem całą dolinę. Og oczywiście miał swoje argumenty, że wcale nie chce puścić doliny z dymem, że nauczył się, jak kontrolować ogień i chciałby się podzielić tym wynalazkiem z resztą ludzkości oraz z własnym plemieniem. Na to szaman mu odpowiedział.
Tak, my się boimy tego, że ten ogień wzburzy nasz codzienny porządek. Ponadto dym, który zalegnie nad doliną, może zdenerwować bogów i może bogowie mogą nam odmówić plonów w tym roku. Na co tam jedna z kobiet, która była na końcu tej całej grupy, krzyknęła: skąd starszyzna rodowa wie, że to byli bogowie? Może to były boginie? Na co jeden z neandertalskich ludzi wziął maczugę i po prostu zdzielił ją przez ucho, żeby baba zamilkła. Ok argumentował: to jest bardzo dobry wynalazek. Dzięki temu będzie nam łatwiej przetrwać zimę. Ogrzejemy jaskinię. Nie martwcie się, odprowadzę jakoś ten dym, pomyślę nad tym i go odprowadzę. Dzięki temu wynalazkowi ocieplimy jaskinię i cała populacja przetrwa każdą ciężką zimę. No i tak toczyła się rozmowa, przekrzykiwano się na argumenty, później zrobiono demokratyczne głosowanie i w wyniku tego głosowania Rada Starsza postanowiła Uga wydalić z wioski. Dostał on kawałek mięsa i suchą rybę na drogę. Powiedziała Rada Starszych, że nie chce takiego eksperymentatora wśród swojej społeczności. Odchodząc, Ok powiedział do mieszkańców wioski: jeszcze mnie zapamiętacie. Jak nadejdzie zima, a nie będziecie się mogli ogrzać, to jeszcze zapamiętacie mnie i mój wynalazek. I pamiętajcie, nie będzie takiej ceny, która by mnie zmusiła do powrotu do wioski. Na co wódz, szaman i mieszkańcy powiedzieli mu: idź lepiej do homo nonsensus, tak nazywali homo sapiens, albo do innych gatunków, które zamieszkują dolinę, i tam postaraj się sprzedać, wdrożyć swój wynalazek. No i co Ug mógł zrobić? Ruszył w dolinę z myślą, aby przekonać jakieś inne gatunki do swojego pomysłu. Pierwszym napotkanym gatunkiem był Australopithecus, który odrzucił pomysł z tego powodu, że zajmował się aportowaniem kangurów po bumerangi, bo pierwsze bumerangi miały taką konstrukcyjną wadę, że nie wracały do właściciela i trzeba było nauczyć kangury aportować, żeby przynosiły te bumerangi z powrotem. Kolejny gatunek, na jaki napotkał Ok, to był Pithecanthropus. Pithecanthropusy stwierdziły, że nie chcą być całopalne, a później kopalne, więc odrzuciły pomysł. Kolejny napotkany gatunek to Homo erectus. To był taki bardzo jurny gatunek, no i w związku z tym w ogóle nie był zainteresowany problemem. W końcu gdzieś tam na skraju tej doliny człowiek neandertalski trafił na człowieka homo sapiens, który to składy drewna wyciął sobie taki krążek i sobie tak toczył ten krążek w jedną, w drugą stronę i przychodzi do niego ten łuk neandertalczyk i mówi: co ty robisz? A homo sapiens mu mówi: nie wiem, coś tu chyba wymyśliłem, widzę, jakoś się to toczy, jeszcze nie wiem, do czego to będzie służyć, ale myślę, że w jakiś tam sposób postaram się to zużytkować. Na co Ok mu odpowiedział: świetnie, ja też mam pomysł, którym się chciałem z tobą podzielić. I pokazał homo sapiens, jak za pomocą krzemieni oraz suchego chrustu i suchych liści wskrzesić ogień. Homo sapiens był w niebo wzięty, toczył swój drewniany krążek do siebie i od siebie, toczył go do siebie i od siebie i powiedział do Oga: stary, my zarobimy na tym twoim pomyśle fortunę. I to mu się skojarzyło. Fortuna, koło fortuny i ten toczący drewniany krążek, i postanowił w związku z tym nazwać ten krążek koło. I tyle. Co się stało później? Nastąpiła zima stulecia, a w zasadzie zima 25-tysiąclecia. Gatunki wymarły, tylko człowiek, homo sapiens, przetrwał. Przetrwał, bo znał po prostu sposób użytkowania ognia. W końcu nastąpiła odwilż i pewnego dnia dwóch homo sapiens o imieniu Trog i Grog wybrali się na spacer do miejsc starożytnego kultu i oglądali piękne menhiry oraz megality, na których były wyryte dziwne znaki. No i Trog pyta się Groga: ty, stary, a czy ty wiesz tak naprawdę, co te dziwne znaki oznaczają? Co to jest? To jest jakieś pismo? Co to znaczy? A Grog mu na to odpowiada: no to chyba w szkole nie uważałeś, bo to każde dziecko wie. Tak? No to powiedz mi, co tu jest napisane? Co to znaczy? No wiesz co?
To jest bardzo proste. Już ci czytam. Og, wróć do domu. Podaj nam swoją cenę. A tutaj na innym, na tym drugim, na tym trzecim, a wiesz co, to tylko trochę jest zmiana szyku zdania i kontekst pozostaje ten sam. A kto to napisał? Z jakiego czasu to pochodzi? Dopytywał się Trog. Na co Grog mu odpowiada? No wiesz co, to pochodzi z czasów, kiedy żył tutaj człowiek neandertalski. To w ogóle jest dziwna sytuacja. Była zima, zamiast się ogrzewać, to ci durni neandertalczycy wypisywali jakieś głupoty na skałach w dodatku o tej samej treści. Nigdy nie rozumiałem tych ludzi. Badania nad rytami skalnymi to jest tak, jakby badać starożytne języki i tutaj właśnie do tego sprowadza się moje odkrycie. Odkryłem znaczenie tych rytów z Doliny Rzeki Boyne i uważam, że ni mniej ani nie więcej ryty te znaczą Og, wróć do domu, podaj nam swoją cenę. No, w zależności od motywów, szyk zdania może być przestawiony. Czasem są dodane dodatkowe wyrazy, na przykład Og, dziękujemy, z góry dziękujemy, proszę, Og, proszę wróć do domu. Sens jest ten sam, tutaj się nic nie zmienia. Niniejszym filmem chciałem postulować, aby moje odkrycie wprowadzić do nauki i uznać za obowiązujące. A teraz słówko na zakończenie tej historii. Nie, panie Petru, panie Swetru, panie maderski ogierze, mader seksualista z Madersylwanii. Nie, panie Petru, to nie była prawda. Te petroglify nie oznaczają tego, o czym mówiłem przed chwilą i nie są to też petroglify. Nie, nie był pan wtedy już tak znany i tak sławny jak teraz, panie Petru. A wszystko to na podstawie wspaniałej pracy Jamesa P. Hogana pod tytułem Prehistoria. Także nie, panie Petru, to był taki żart sytuacyjny. To tak, żeby pan zrozumiał po prostu. Teraz po prostu spokojnie czekam na nominację do jakiegoś, prawda, jakiejś nadzwyczajnej profesury gdzieś tam, Uniwersytet Oxford, Cambridge bądź inny, może nawet lepszy. Naszym patronem medialnym jest polski portal historyczny historykon.pl. Historia w zasięgu ręki. Ksiądz wini pana, pan wini księdza, a w subskrypcjach ciągle nędza.